Dzień dobry wszystkim, sobota, 8 rano, zaraz wstajemy i walczymy na jachcie. Chyba wiem, co będziemy dzisiaj robili. I przymiarka do izolacji. Jaki stan? Wody. Woda na miejscu. Ale jakby mniej. Może mniej padało. No ale z kolei tutaj jest. Tu jest druga woda. A tu jest gdzieś trzecia, mówisz? Tu jest taki. No ale to do ciebie, jak zaciekało, może z tutaj. To co, wyścielamy wszystko folią i rzeźbimy tymi nowymi szczyteczkami, tak? No. To do roboty. Dzisiaj będzie pierwsza faza naklejania izolacji. Próba. Dostaliśmy próbkę takiej zamkniętej mocno pianki. Tak zwanej zamknięto-komórkowej. Zamknięto-komórkowej. Ja mówię, że zamkniętej. Chcę spróbować, jak ona trzyma. Trzyma dobrze. I gdzie ją będziesz nakleił? A tutaj sobie nakleję. Tu w tym miejscu sobie nakleję, bo tu jest tak czysto. Tak czysto. Chcę to po prostu zobaczyć, jak to trzymać będzie. O kurde, jak to trzyma. Tak, i tu jak przyjdzie sklejka, ta grubość jest ideal według mnie. Zatem próby zrobione. Teraz czas brać się do pracy. Arek testuje nowe szczotki w walce z klejem. A ja w tym czasie rozkręcam wszystko, co jeszcze nie zostało rozkręcone. I oczywiście liczę wasze kropki, które będziecie stawiać. Można oczywiście napisać coś więcej. Bardzo zachęcamy. Lub postawić subskrypcję albo łapkę w górę. Wy już dobrze wiecie, co robić. Pozdrawiamy. Zamknęliśmy Arka w akwarium. I on sobie tam rzeźbi, a ja biorę się za silnik. To jest właśnie moje zadanie, żeby teraz zerwać całą izolację w okolicach silnika, którego nie ma. Jak widać, stara izolacja pozostawia już wiele do życzenia. Dlatego usuwamy całą, ale nie wyrzucamy. Zostawiamy wszystkie elementy i dokładnie opisujemy, żeby w przyszłości, jak będziemy wyklejać nowe, mieć już gotowe szablony. I cała praca będzie szła dużo, dużo szybciej. Brytka, ciach. A w sumie nie musiałem tego robić, ciach.
wystarczyło odkręcić. Ale zostaw, może to się tu przyda. Nie. No nie, bo my chcemy tam dać dechę docelowo. I ciach. Teraz to jest też przykręcone. Dziwne. Dobra, czekaj. Fajnie. To chcę odkręcić. Ponieważ? Ponieważ chcę to rozłączyć. A chcę rozłączyć, żeby to rozdzielić. A nie chcesz tego jeszcze oderwać? A co mi to da? Zrobi się puste miejsce, bo przecież i tak musimy tu wlaminować kawał dechy. No tak, ja to zrobię przecież, malutko. Może wtedy nie byś musiał tego rozdzielać, tylko to sobie gdzieś położysz, poniżej. O, jak dobrze, że cię mam. Jeszcze raz to powiedz, kochanie. I dobrze. Szczerze. Jak to dobrze, że cię mam. Będzie wino. No, tak i koniec, kropka. Ja też się cieszę, że tu jestem. Ma. No wiesz, można to odkleić. Ale jak doda się dodatkowy klej? No samo nie powinno odejść. Samo raczej. Może przykleję jeszcze jeden kawałek i zostawimy na tydzień, dwa. Do ściągania kleju najlepsze są te plastikowe szczotki. Najlepsze. Różnych. Mniejsze. Większe. I brakuje mi takiej. I brakuje mi takiej szczotki, która dojdzie praktycznie wszędzie i taka mała. Ale mam metalową i gumową. Ta mała i no, jest bardzo dobra. To tyle. I tak, nie wiadomo kiedy, zrobiła się niedziela, godzina 18. Teraz już pakujemy wszystko, sprzątamy i po relaksującym weekendzie wracamy do domu. Musimy przecież jeszcze nakarmić kota. Chociaż ona w sumie sama się karmi. Do zobaczenia.